się skończyło. Wygraliśmy. Mistrz poległ, a mnóstwo rycerstwa. A Malbor? Broni się jeszcze? Broni. Król po bitwie mszę sprawować kazał i resztki krzyżackie do zamku zdołały uciec. Mszę? A nam mówili, że to pogani. Ale po ślubie się odmienił. Wielki piątek nogi nawet biednym myje. Daje im po 12 groszy. Płaszcz i płótno. Pobożny to król. Czemuście mnie ubili? Gdzie mnie wiedzicie? Do Wiśnicza. Posiedzisz trochę u nas. Wylecą ci z głowy te krzyżackie kłamstwa. Posłaliśmy już po okup za ciebie. To ile żądacie? Za takiego znamienitego rycerza to 500 kop groszy praskich. Niemożliwe, tyle nie mamy. Musielibyśmy zamek sprzedać, dam 100. Nie no, tyle to nowy mistrz krzyżacki dał w hurcie. 100 tysięcy kop groszy praskich zapłacił za swych rycerzy. A było ich chyba z 1000. Zakon już się nie podniesie, zadłużony. Wszędzie pieniądze pożycza. No dobra, my blisko Krakowa to niech będzie kop 200. Tylko pamiętaj, że jedna kopa to 60 groszy. Porządnie to policz. Niech tak będzie. Oj, nie chcielibyśmy już z wami wojować. Pamiętajcie, że nasi księża krzyżem i modlitwą nawracają pogan. Nie mieczem. Zresztą biskup Mikołaj Trąba już papieżowi o tych wszystkich kłamstwach powiedział. Głupoty, tak, głupoty. Warsztaty dla dzieci, a następnie realizacja animowanych filmów o historii Polski. Grunwald, no ten Jagiełło wygląda, że jednak ktoś dorosły rysuje, panie Macie. No tak, może wygląda faktycznie, bo to już dojrzały jest rysunek bardzo. Natomiast Antosia Dybowska ma ledwie 11 lat i rzeczywiście bardzo duże umiejętności. Bardzo dobrą, już taką dojrzałą kreskę. Widać tam pracę rodziców, może są jakieś lekcje rysowania. Ja byłem zdumiony, jak zobaczyłem Antosi rysunki, bo one się w tym filmie odróżniają. Jest to trochę jakby z innego kosmosu te prace. Natomiast też no, mi bardzo się podobają i są jakby też bogactwem tego filmu, bo pokazują, że nawet osoba już jeszcze w takim wieku faktycznie może już mieć bardzo duże umiejętności. No, wsłuchiwaliśmy się też w treść, jak w 5 minut, w krótkim komentarzu zawrzeć taką prawdę historyczną wielkiego wydarzenia 1410 roku, dla precyzji 15 lipca, i wydarzeń przed i po związanych z ewangelizacją. Nie mieczem, lecz krzyżem i Ewangelią. To jest oczywiście najtrudniejsze, mając 5 minut czy 6 na wielkie wydarzenie, więc możemy jakieś takie plamy, możemy wybierać sobie i też po to są te dialogi. Ta narracja jest prowadzona w różny sposób, zawsze starałem się na tyle to różnicować, żeby to nie było zawsze w taki sam sposób opowiadane, więc tutaj mi się wydała atrakcyjna taka opowieść rycerza z zagranicy, który gdzieś tam skuszony jakąś opowieścią, bo pewnie ci rycerze zjawiali się chętnie. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że krzyżacy trochę czarny PR Jagiellę robili skutecznie. Dość dużo ich faktycznie, bardzo dużo przyjeżdżało, myśląc, że faktycznie król Jagiełło. Czy to, co opowiadać, jest zgodne i potwierdzone przez historyków? To są chodzi fakty? O te ceny. O te ceny, tak. No te ceny są jakby wzięte gdzieś, podano prawdopodobną kwotę wykupu między 600 900 900
rycerzy było więzionych i ta kwota jest rzeczywiście taka, taka jaką, za jaką zapłacił, co też było no, powodem jego, jego powolnego, ale jednak upadku. Udźwiękowienie filmu. Krzysztof Jaworski, dziękuję za, za pytanie, bo to też Krzyśkowi się należy tutaj wielki ukłon. No, nie jesteśmy w kinie, więc nie słyszymy, jak drży czasami podłoga, jak kule kamienne lecą na Głogów na przykład, czy tam wystrzały z armaty dosięgają mury Wiednia w innym odcinku, ale myślę, że to jest bardzo ważne, żeby, żeby za, tym, za tymi rysunkami szedł solidny, porządny dźwięk, bo jednak robi to atmosferę i jesteśmy zadowoleni bardzo z efektu. Pytanie natury osobistej. Gdzie dokonało się pańskie nawrócenie? Gdzie jest pańskie nawrócenie? Oj, to musielibyśmy, ojcze, drugi program tutaj. Jest tylko 3 minuty. Zainteresowanych odsyłam do książki, byłem w piekle, nie polecam, tam wszystko można wyczytać. Ukazała się w tym roku. Co prawda nie ma jej w księgarniach, ale będzie wygląda na moment. Pytam o to, gdyż jakiś przewrót musiał się dokonać, by tak mocno zaangażować się w sprawy patriotyczne, w sprawy ewangelizacji. Bieleckiej. Budzenie pasji, to nie tylko ten projekt historyczny, animacja, animowane filmy o historii Polski, no, ale słyszymy też to, to praca z niepełnosprawnymi. No tak, no to jest takie odnalezienie po latach swojego miejsca w życiu, bo jakby w tym momencie poza robieniem filmów z dziećmi i dla dzieci taką główną aktywnością jest teatr, czyli TEDxIT. Pozdrawiam wszystkich moich aktorów pięknych. I to jest też taka właśnie radość w odnalezieniu się w pewnej Bożej ekonomii, gdzie człowiek, który daje, otrzymuje bardzo wiele, nawet więcej, zdecydowanie więcej od tego, co daje. I też to są takie dwa, jakiś tam wspólny mianownik jest, myślę, to budowanie wspólnoty, bo to jest takie coś, co mi jest bardzo bliskie, czyli z jednej strony chrześcijaństwo jako wspólne rozumienie dobra i zła i w tym momencie, jeśli my je rozumiemy podobnie, to możemy budować wspólnotę na tych wartościach, a z drugiej strony historia też, też jest bardzo ważna, pamięć o tych wydarzeniach w jakiś sposób nas definiuje jako tą wspólnotę narodową, więc tak akurat się w moim życiu zawodowym porobiło, że to idzie równolegle dwa takie tropy. Nasze wtorkowe rozmowy dotykają wiele tematów, zwłaszcza tematów związanych z wychowaniem, z kształtowaniem postaw dzieci i młodzieży. To też takie, powiedziałbym, rozmowy, które pomagają rodzicom w byciu rodzicami i w budzeniu pasji. To, co pan robi, to co pan dzisiaj mówi, tyle nie bardzo wpisuje się w nasze wtorkowe rozmowy niedokończone. Trzeba. I teraz słyszę, że tak, Amelia, Aniela, Brunon, najmłodszy syn to... No to jeszcze trochę, najstarszy jest Tytus, tak. Później jest Bruno, Aniela, Amelia, Kosma lat 4 i Benedykt na deser troszkę ponad rok. Proszę, proszę imiennika pozdrowić. Pozdrowie na prawdzie. Proszę powiedzieć na przykładzie tych dzieci, jak pan budzi pasję u swoich dzieci? Jak pomaga im, czy pan wciska im tę pasję i mówi, ty będziesz robić to, ty będziesz robić to, czy to jest budzenie, odkrywanie pasji z dzieckiem? Nie, to my z żoną z reguły odpowiadamy na takie pytania w prosty sposób, że zachęcenie do przedstawienia wszelkiej maści podręczników typu jak być dobrym ojcem, jak przewijać niemowlaka i tak dalej, bo najważniejsze jest... Także widzicie Państwo, że małe dzieci mogą już bardzo dużo potrafić i wcale one nie muszą być po żadnych uniwersytetach. Tak jak tutaj też mamy w internecie, facet przechadza się po dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego i mówi, że najniższy poziom w świecie ma. Chińczycy ocenili, inni ocenili, że Uniwersytet Warszawski i jego poziom to jest najniższy na świecie. Zacząć trzeba od tego, żeby mieć czas, żeby z nimi być, obserwować, zauważać i wtedy te intuicje się
jakoś same... No jak baba ci tu gada, wiesz, zamiast si ci to si, zamiast miłość, to mówi miłość, zamiast cierpliwość, to ona mówi cierpliwość. No to ja przepraszam bardzo, po jakim ona jest uniwersytecie. I czy w ogóle jej ten uniwersytet potrzebny był? Mocniej, no tu musicie dziewczyny sobie stanąć, tak jak to często bywa. O właśnie, już jesteś jakby przygotowany, żeby pokazać swoje prace, która rozpoczyna. Amelka, powiedz, kogo narysowałaś? Koła jak Kopernika. Pięknie, jesteśmy w Toruniu i Amelka narysowała Kopernika, cudownie. A ty, Anielko? Ja narysowałam dwie postacie z Powstania Listopadowego. Powiedz, Aniela, może jeszcze w jaki sposób powstają te prace? Co jest najpierw? Najpierw szkicujemy ołówkiem, potem potem poprawiamy cienkopisem, a na końcu kolorujemy. I to jest właśnie ta technika, która była użyta w filmie po to, żeby te kontury łatwo się wycinały później po zeskanowaniu prac. Jak to? Aniela, czy jesteś w stanie krytycznie spojrzeć na swój rysunek i powiedzieć, co najbardziej ci się w nim podoba, co najbardziej się udało, a co jednak wymagałoby troszeczkę poprawy? Mi się tam wszystko podoba. Oczywiście, tylko... No mi wyszła tyle za chuda noga tutaj. Za chuda noga. Tak. Panie Macieju, Aniela... Budzi się zmysł, nie wiem, czy to dobrze, czy źle. No, bardzo dobrze, bo kolejna wersja będzie na pewno... Na pewno lepsza. A ty, Amelia? Co ci się najbardziej podoba? Bo ja mógłbym wymieniać całą listę, oczywiście, że świetny jest podwórek, wspaniałe są oczy. Proszę? Kopernik. Wyśmienicie, z eleganckim nosem, z charakterystyczną fryzurą dla niego, też z architekturą Torunia. W tle tu widzimy, że coś trzyma w jednej, w drugiej dłoni. To zapewne jego przybory astronomiczne, bo był astronomem. Czy takie rysunki jesteśmy w stanie wykorzystać w filmie, Pani Macieju? Oczywiście, jak najbardziej. No tutaj żołnierze, anielki, no tutaj można zrobić taką animację, która gdzieś tam mrugnie, poruszą się usta, ręka obok ciała już nam umożliwia gestykulację, więc jak najbardziej to są rysunki, które możemy wykorzystać, pewnie wykorzystamy w filmie, zwłaszcza do, myślę tutaj do, brakuje nam kilku postaci do odcinka, który kończymy właśnie montaż, więc skorzystamy z tego, co Aniela dzisiaj narysowała. Zapewne potrzebne jest do tego konkretne jeszcze tło, bo to, co widzieliśmy na filmie, w filmach, no to jednak jest konkretne tak, to, tło. Tak, to jedno z zamówień, które mamy wobec dzieci, to jest właśnie kostka brukowa, budynki, architektura, niebo błękitne, zielona trawa i tak dalej, więc to jest cała masa różnego rodzaju. Aniela i Amelia. Nie pomyliłem, ty jesteś Aniela, ty jesteś Amelia. Tak? Brawo. Brawo, elegancko. I teraz widzicie się pierwszy raz w telewizji? No tak. No tak. Jakie samopoczucie? Jest bardzo fajnie. Czy jest ktoś, kogo chcecie z tego miejsca pozdrowić? No, naszą mamę i rodzeństwo. Wasza mama też ma imię na A, z tego co pamiętam. Tak. Czyli? Alina. Alina, czyli jest Alina, Aniela i Amelia. Kogo jeszcze? Jeszcze naszego brata Kosme, Bruna, Tytusa i Benia. A ty, Amelka? Bo już się wyczerpała lista. Ale jakaś koleżanka zapewne jest? Raz, dwa, trzy, cztery. No rzeczywiście, czy już tam masz tego gwaranta, czy już znalazłeś tego gwaranta? No bo oni chcą dać tę pożyczkę. A
chcą dać na 20 tysięcy. Nawet można byłoby wziąć 17,5 tysiąca. I musi być 20. Ale czy już masz tego gwaranta? Szukałeś. No to żeby ta oliwa na wierzch wypłynęła, to trzeba jakiegoś gwaranta znaleźć. A jak się tobie 50 razy nie powie tego samego, no to po prostu nie pamiętasz, nie tego. A potem nagle się wiesz, budzisz, odzywasz się. No. Jutro może o 17 możemy się spotkać, to pani Iwonka przyjdzie i tego. Może coś tam gramy, może coś. Może coś jeszcze wymyślimy. No. Takie rzeczy są krótkie. I o tej 17, to byłoby bardzo dobrze, to wtedy ona by przyszła, to ja bym już tam nic nie zostawiała w tej toalecie, u tej staruszki, bo ona ma tę toalecie, tam gdzie ten Dominik spał, wiesz, ten pijak, na pijaki, no, to żeby gdzieś to ile pieniędzy na marne poszło, na tę wódkę, ile tej głupoty było, przez ten mózg przeszło, jak po prostu... w tych wodociągach na tej Powsińskiej 67 w oczyszczalni ścieków. Ile tego gówna i ścipki, te śmierdzące, te podpaski, to wszystko razem przecież z tym gównem leci, to trzeba pompować pod ciśnieniem, żeby to przeszło przez te rury, no i tam w dół to się wciska do piekła, bo ludzie tam są parzeni, jak ten wasz kościół katolicki mówi, ogniem bez końca, no a gówno jako spryskiwacze do chłodzenia, także no coś wspaniałego. Ach, i nigdy ona mówi, tam głównie siedzi, nie mam tego dosyć już, jako ta reptoitka, jako ten gównojad, jako gówno podziwiarka. Wyraźnie dzięki temu możemy dziewczynom pokazywać krakowskie muzea, uczestniczyć w dziesiątkach różnych zajęć, grać, śpiewać, tańczyć, no i równolegle gdzieś tam wywiązywać się z obowiązku, zdawać egzaminy w szkole, bo to oczywiście tak wygląda. Czyli jest to taki podział na zajęcia w domu, te zajęcia podstawowe. Za chwileczkę zapytam, czego dotyczy to nauczanie w domu, czego uczy małżonka. I też korzystanie z tego wszystkiego, co proponują instytucje zewnętrzne, jak tutaj na przykład w przypadku Amelki jest to balet. Gdyby nam pan mógł o tym odpowiedzieć, na waszym przykładzie. U nas to wygląda w ten sposób, że żona przygotowuje wszystkie szkolne przedmioty i co jakiś czas dziewczynki zdają egzamin. Czasem odwiedzają szkołę, biorą udział w wycieczkach szkolnych. Natomiast no, oprócz tego Aniela gra na skrzypcach, śpiewa. Amelia tańczy w balecie, więc tych zajęć takich dodatkowych jest dość dużo i dzięki temu, że nie ma codziennie szkoły, która jest no, już dość przeładowana, dzięki temu mamy czas korzystać z różnej oferty. Te egzaminy zdają w szkole? W szkole, gdzie są nominalnie zapisane, szkoła sprawuje opiekę nad edukacją, która jest weryfikowana co jakiś czas. Umawiamy się czy na semestr, czy raz w roku. Czy żona ogląda nas i słucha? Mam nadzieję. Czy starsze i młodsze dzieci też? Mamy kolędę, ale tak przyjęliśmy, że jak ksiądz przyjdzie, to poogląda. Pytam dlatego, że tak wiele poświęcił pan uwagi obecnym tu w studiu, to rzecz naturalna, Amelii i Anielce. A zainteresowania i realizacja tego nauczania indywidualnego w domu rozpoczęła się od najstarszego, od Tymona, czy Tytus? Nie, od Tytusa? Tytus bardzo by chciał, ale w tym momencie jest taka wersja pośrednia na indywidualnym toku nauczania, bo on też jest muzykiem, gra w tym momencie na fortepianie, więc wychodzi ze szkoły 12-13, uzgodniliśmy z dyrekcją indywidualnie, że może taki indywidualny tok nauczania mieć ze względu na jego zajęcia dodatkowe, głównie muzyczne. Natomiast Bruno kocha swoją szkołę, tak jak powiedziałem, nie ma jakiegoś złotego środka, jakiejś recepty takiej uniwersalnej. Bruno jest w szkole, kocha swoich kolegów, kocha szkołę, uwielbia, nie chciał przyjechać tutaj, bo wolał być w szkole i jakby my to szanujemy, więc obserwujemy dzieci i dostosowujemy program do tego, do ich potrzeb, pragnień. I ostatnie pytanie, czy
trudno być artystą, twórcą, reżyserem, instruktorem teatralnym w świecie, który ucieka w przestrzeni sztuki od wartości katolickich, od wartości chrześcijańskich. Ja się nad tym, szczerze mówiąc, nie zastanawiam, bo jakby robię swoje i jestem na tyle zafrapowany tymi zajęciami i teatrem i tym, co robię tutaj, że jakby jestem na tyle zadowolony, że nie szukam takiej konfrontacji z ludźmi ze środowiska jakiegoś tam, prawda, bo te światy się kompletnie rozjechały i zamiast szukać jakiegoś pola starcia, to ja wolę się skupić na tym poletku, które uprawiam. Ale z tego, co słyszę, to też tworzy się środowisko wokół pana, czy wokół podobnie postrzegających rzeczywistość jak pan, że jednak nie jest pan samotną, absolutnie, wyspą. Myślę, że to jest całkiem sporo. No jak wierzy w Boga, to jak ma być samotną wyspą? No bo ludzie są tak strasznie głupi, ci moherowi są tak strasznie prymitywni, że wiesz, jak nie wierzą w Boga, albo ta Gołda też nie wierzy w Twórcę, no to człowiek jest wtedy, można powiedzieć, samotną wyspą. No gdzieś tam ta sztuka, a warto być wierzącym. Człowieka zamiast do jego budowania, z czym ja się nie mogę zgodzić. Warto być osobą wiercącą. Jak się nie jest osobą wiercącą, to jest też coś do duchy wtedy, do duchy, jak to mówią. Taki człowiek jest nic nie warty. Pół warty, może też gówno warty jest. No. Proszę bardzo. Zapraszamy, zobaczymy, co w siódmym odcinku. Także Radio Concita, proszę państwa, w siódmym odcinku zapraszamy. Wokół adopcji dzieci, tak? I co ciekawe, wtedy też było, w ciągu tych trzech dni, było takie bardzo krytyczne wystąpienie właśnie posła Rafała Wójcikowskiego z mównicy odnośnie ustawy hazardowej. I które w ogóle nie odbiło się echem, a było bardzo, no, bardzo mocne, tak? Wytykał konkretne, w konkretnych punktach wytykał, gdzie są jakieś błędy, które mogą zaważyć właśnie na tym, że państwo zamiast zyskać, to straci. No. Rozumiem, że to jest pewna hipoteza związana z... Znaczy, no, na pewno jest to ciekawe, ta zbieżność, tak? No, można... Czy to jest przypadek, czy nie, no to już no, trudno jednoznacznie stwierdzić, tak? Ale ciekawie to się pokrywa wszystko. Dzisiaj jest sytuacja taka, w której prokuratura jakby tą historię uważa jakby poniekąd za wyjaśnioną, tak? Jest... Znaczy, no, wszystko zmierza już do... Jeszcze nie ma ostatecznych ustaleń, tak? Wiemy, że z takich nowych rzeczy, że jeszcze czeka prokuratura na... Będą jeszcze przesłuchiwani biegli ze Stomilu. Znaczy, to chodzi o ostateczne jakieś ekspertyzy, jeżeli chodzi o ogłumienie, tak? Auta posła przede wszystkim. Był przesłuchiwany też już, nie będę podawał nazwiska, żeby tu nie komplikować, bo był jeszcze taki temat pogróżek, które poseł miał dostawać swego czasu, na kilka dni przed śmiercią o nich mówił, aczkolwiek te pogróżki były około dekadę temu, gdy poseł aktywnie grał na giełdzie i właśnie gdy wygrywał pieniądze i że mówił, że przyszli do niego smutni panowie w imieniu pewnego pana, żeby już sobie odpuścił inwestowanie w jakieś tam spółki. Czy w tej sprawie z ustaleń prokuratury, z perspektywy dziennikarza, który zajmuje się tą historią od kilku ładnych miesięcy, są rzeczy, które wymagają wyjaśnienia, a nadal stoją pod znakiem zapytania? Znaczy, na pewno jest ciekawa osoba Pawła Bednarza, tak? Czy on na pewno tam był, bo jest też bodajże redaktor Maja Narbut pisała, akurat rozmawiała wtedy z Pawłem Bednarzem, że w dniu wypadku, jak on jechał rzekomo do Warszawy, znaczy do Warszawy tak jechał, ale rzekomo na spotkanie do prokuratury, tak? I
to zostało zweryfikowane, że w tym dniu nie było przyjęć interesantów. Chyba, że spotkał się po prostu prywatnie, że tak powiem, tak, z kimś w prokuraturze. Ale też było ciekawe to, że jadąc z Sosnowca, gdzie autem to mniej więcej zajmuje droga do Warszawy około 5 godzin, plus minus, no to w trakcie postanowił uciec sobie drzemkę, o czym sam mówił, na stacji benzynowej i akurat się obudził i ruszył, gdy poseł jechał, tak, że akurat wtedy miał być na miejscu wypadku, tak to się złożyło szczęśliwie. Dodajmy, że Paweł Bednarz jest rzeczywiście postacią, która nie daje o sobie zapomnieć w wielu, wielu kwestiach i nie kryje się z tym, że tą aktywność swoją związaną z jego obecnością w Sejmie czy wśród posłów i tak dalej. On jakby próbuje też medialnie nagłaśniać na różne, często bardzo nietypowe sposoby. O kontrowersyjne. Natomiast rzecz, o którą chciałem zapytać na koniec, myślę, że do tego jeszcze wrócimy, to jest kwestia tego, dlaczego prokuratura do tej pory nie zajęła stanowiska w kwestii tego, dlaczego poseł w ogóle uderzył w tą barierę energochłonną. Ale do tego myślę, że jeszcze wrócimy, bo czas jest niestety nieubłagany. Moim gościem był Marcin Dobski, dziennikarz prasowy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Dobranoc. A to były Kulisy Spraw. Łukasz Kurc. Dziękuję za uwagę. Reklama. Ależ te nasze w nosie mają dużo energii. Aha, tak, pani Grażynko, to żywe sreberka, ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowid. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polska marchew aż 50% taniej. Jedynie złoty 49 za kilogram. A pomelo też 50% taniej. Tylko 3,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci, czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak, to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, minęła 19.30, czas na informacje dnia. Maja Borkowska, zapraszam. Łatwiejszy dostęp do lekarza i rehabilitacji, więcej domów opieki, aktywny udział osób starszych w życiu społecznym to główne cele programu polityki senioralnej. Nad strategią pracuje rząd. Jej główne założenia przedstawili premier i minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Program obejmuje najważniejsze obszary życia seniorów, zapewnia minister Elżbieta Rafalska. Bezpieczeństwa, zdrowia, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, potrzeby dostosowania infrastruktury, systemu służby zdrowia czy rynku pracy dla potrzeb osób starszych. Bo jak zaznaczał premier Mateusz Morawiecki, miarą jakości państwa i człowieczeństwa jest wspieranie osób starszych. Demokracja musi być demokracją z sercem. Państwo musi być państwem z sercem. Rząd też musi być rządem z sercem. Minister Rafalska przypomina, że zanim powstał program polityki senioralnej, rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził już rozwiązania, które ułatwiają życie najstarszym Polakom. Podnieśliśmy minimalne emerytury, przywróciliśmy wiek emerytalny 60-65 lat. To pierwsze rozwiązanie to były skutki finansowe w miliardach złotych. To drugie, o którym mówię, to w skali tego roku 10 miliardów złotych. Kolejne wydatki będą planowane do 2030 roku. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z neonazistowskimi ekscesami na Śląsku. Usłyszały zarzuty propagowania nazizmu. To pokłosie reportażu stacji TVN o członkach organizacji Duma i Nowoczesność z Włodzisławia Śląskiego. Informacje na ten temat zebrał Łukasz Kałuża z Polskiego Radia Katowice. Zatrzymani to mężczyźni. Jak poinformowała rzeczniczka Gliwickiej Prokuratury Okręgowej Joanna Smorczewska, u osób tych ujawniono m.in. nazistowskie mundury. Mężczyznom przedstawione zarzuty publicznego propagowania nazistowskiego ustroju
państwa. To normalne jest, zobacz. Ci ludzie są normalni. Przywódcy Rzeszy Niemieckiej Adolfa Hitlera. Na to jednemu z mężczyzn przedstawiono również zarzut posiadania broni i amunicji. Prokuratorzy nie ujawniają szczegółowych informacji na temat śledztwa. Zlecił je prokurator generalny Zbigniew Ziobro po emisji reportażu. Gliwicka prokuratura bada także sprawę ewentualnej delegalizacji Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. W reportażu telewizyjnym widać, jak osoby zgromadzone w lesie obchodzą urodziny Adolfa Hitlera. Na drzewie wisi swastyka. Wygłaszają na jego cześć pochwalne mowy. Według informacji informacyjnej agencji radiowej zebrane materiały mogą być przesłanką do delegalizacji Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność, którego założyciel miał stać za organizacją obchodów rocznicy urodzin Hitlera. Bezpośrednio po emisji telewizyjnego reportażu prokurator generalny Zbigniew Ziobro zlecił wszczęcie śledztwa w sprawie publicznego propagowania ustroju totalitarnego. Województwo mazowieckie rozpoczyna konsultacje w sprawie środków z Funduszu Spójności. Urzędnicy zapytają mieszkańców, na co przeznaczyć pieniądze z nowego budżetu Unii Europejskiej po 2020 roku. Tym razem region ma szansę na większe środki z unijnej kasy, ponieważ Mazowsze podzielono na dwa specjalne regiony, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Mazowsze od 1 stycznia jest podzielone na dwa obszary, na obszar metropolitarny i obszar pozametropolitarny. I według wskaźników Unii Europejskiej ten obszar pozametropolitarny powinien być, i o to będziemy zabiegali, dalej wspierany środkami finansowymi po to, aby wyrównywać ten rozwój. Ankietę można wypełnić na stronie Urzędu Marszałkowskiego, mówi dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Marcin Wajda. Ankieta jest dostępna we wszystkich językach oficjalnych Unii Europejskiej, więc też w języku polskim. Tych kilkanaście pytań daje szansę wypowiedzenia się, ale nie tylko powiedzenia o tym, że jest dobrze i chcemy więcej, ale też pokazania, co nam przeszkadza tak naprawdę, co mieszkańcy identyfikują jako problemy i co uważają, że należałoby zmienić w polityce spójności, aby była ona jeszcze lepsza, jeszcze bliżej nich. Link do ankiety dostępny jest na stronie internetowej www.mazowia.pl. Wajda dodaje, że jest o co walczyć, bo od 2007 roku dzięki środkom unijnym na Mazowszu udało się wyremontować ponad 1000 km dróg i kupić prawie 6000 sztuk sprzętu medycznego. W ciągu ostatnich 11 lat do mazowieckich przedsiębiorstw, powiatów i miast trafiło łącznie 8,5 miliarda złotych. Nowe założenia budżetu dotyczące polityki spójności na lata 2021-2027 Komisja Europejska ma przedstawić w maju. Muzyka polskich kompozytorów w wykonaniu światowej sławy artystów Filharmonia Narodowa w Warszawie projektem Niepodległa włącza się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach projektu odbędzie się cykl koncertów Powstało w wolnej Polsce. Zaprezentujemy twórczość polskich kompozytorów, mówi Marta Kępińska z Filharmonii Narodowej. Chcielibyśmy się oczywiście skupić na naszych kompozytorach, tych, którzy są ikoną naszej muzyki, takich jak Paderewski, Lutosławski, Szymanowski, ale również chcielibyśmy przypomnieć publiczności mniej znane nazwiska, takie jak na przykład utwory Szabelskiego, Jerzego Gablęca. Pół godziny temu rozpoczął się już pierwszy koncert, recital fortepianowy Ignacego Lisieckiego, młodego polskiego pianisty mieszkającego w Japonii. Koncerty w ramach programu Niepodległa będą się odbywały przez cały rok. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Magazyn sportowy. Tomasz Gorazdowski, dobry wieczór. Polski Komitet Olimpijski zatwierdził dziś skład polskiej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu. 58 naszych sportowców wystąpi w zawodach. 4 lata temu w Soczi startowało 59 naszych sportowców. Lepiej wtedy nie mogło pójść Zbigniewowi Brudce. Zdobył złoty medal w wyścigu na 1500 metrów. W nadchodzących igrzyskach mistrz będzie chorążem reprezentacji Polski. Nie wiadomo, czy powinien się z tego cieszyć, czy też martwić, bo do tej pory żadnemu polskiemu chorążemu nie udało się zdobyć medalu na zimowych igrzyskach, na których niósł flagę. Mimo wszystko prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Roman Derc jest dumny. To rzeczywiście po pierwsze bardzo miła wiadomość. Oczywiście tak samo jak wszyscy tutaj obecni. Nie miałem takiej informacji wcześniej. Nawet rozmawiałem ze Zbyszkiem, no to nie pochwalił się, ale rozumiesz, bo są to też trudne decyzje, dlatego że wkrótce po otwarciu ma start. Otwarcie jest to kilkugodzinne oczekiwanie na wyjście. Ta decyzja jest słuszna, będzie rzeczywiście bardzo wielkie wyróżnienie, nie tylko w Polsce, ale to jednak i na arenach wszystkich świata. Obejrzy to kilka miliardów ludzi, więc myślę, że to jest przepiękne ukoronowanie jeszcze niezakończonej kariery Zbigniewa Brudki. Czasu do igrzysk coraz mniej. Zmagania rozpoczną się 9 lutego. Warto więc od czasu do czasu, korzystając z okazji, przyjrzeć się temu, co działo się w obu Koreach
co dzieje się w obu krajach i co może się wydarzyć. Opinie są skrajne od pesymistycznych po umiarkowanie optymistyczne. Zapytałem Rafała Tomańskiego, autora książek o Azji, byłego korespondenta Polskiej Agencji Prasowej, czy wierzy w to, że igrzyska w jakiś sposób wpłyną na przyszłość dwóch krajów. Chciałbym wierzyć w to, że zmienią bardzo wiele, bo sport potrafi łączyć, pokazał to wielokrotnie, ale w przypadku Korei także wielokrotnie widzieliśmy, że z jakiegokolwiek połączenia, z jakichkolwiek chęci może wyjść zupełnie odwrotny skutek. Natomiast nie ma co nastawiać się negatywnie. Przed chwilą właśnie czytałem analizę na temat tego, jak nic nie wyjdzie z porozumienia, jak Korea Północna grozi już oficjalnie swoją agencją prasową bojkotem, a jesteśmy na świeżo po teoretycznie bardzo owocnej wizycie delegacji północy na południu. Ustalenia zapadły, że będą maszerować razem, występować razem i już pojawiają się głosy, że Korea Północna zbojkotuje igrzyska? Ta informacja o bojkocie pojawiła się pierwszy raz, ale chodzi o to, że podczas wizyty delegacji północy na południu przed dworcem w Seulu, stolicy, spalono flagę Korei Północnej, portret Kim Jong-una i to się nie spodobało, to się najbardziej nie spodobało, bo tam takie głosy krytyczne, które padały wcześniej na południu o północy, powiedzmy, jeszcze północ była w stanie znieść, no ale to publiczna demonstracja niechęci, mówienie o tym, że komuniści idą i trzeba ich zatrzymać na granicy w momencie, kiedy delegacja z panią Fiosą Wall miała wjechać. Tego już agencja północ nie wytrzymała. Natomiast o bojkocie słyszeliśmy pierwszy raz. Jeszcze wracając do tego pytania, co może wyjść ze zbliżenia. Dalej nie wiemy, bo udział sportowców jest ważny. Wspólne maszerowanie wspaniałe. Pierwsza w historii na igrzyskach wspólna drużyna też potencjalnie dobrze rokuje. Oczywiście może nie tyle sportowo, ile socjologicznie i geopolitycznie. Dowiedzieliśmy się niedawno, że przed igrzyskami jeszcze będzie pierwszy taki próbny mecz hokeistek obu Korei 4 lutego ze Szwecją. To jest świeża informacja, ale wciąż nie wiemy, jak długo to się utrzyma. Czy naprawdę w tym jest kapitał na przyszłość? Na, no nie wiem, tygodnie, miesiące, lata? Czy to jest po prostu jedynie chęć ze strony północy, żeby stworzyć obraz, że to północ organizuje igrzyska? Północ stworzyła święto sportu, południe wzięło przekazy udział. Co pan wie na temat tego, jak Korea podchodzi do organizacji tych igrzysk? Ja byłem w Korei 2 miesiące temu. Wtedy jeszcze tych igrzysk nie było widać, szczególnie w Seulu, bo już tam mniej więcej w okolicach wioski olimpijskiej to tak. Jak można te igrzyska jeszcze przed ich rozpoczęciem postrzegać? Jak oni je postrzegają? Koreańczycy na południu sprawiali wrażenie takich bardzo nieprzygotowanych do igrzysk jeszcze na niecały miesiąc przed rozpoczęciem. Świeżutko otworzona szybka linia kolejowa, z którą ledwo zdążono. Obiekty na terenie wioski olimpijskiej, które były bardzo, bardzo niedokończone. Jednak rozliczać ich powinniśmy z tego, czy zdążyli, czy nie. Oczywiście, zdążą na pewno, bo są bardzo waleczni i do wszystkiego przykładają 1000% normy i wysiłku, chcą tak robić wszystko jak najbardziej. Ostatnio pojawiły się informacje też, że będzie super zimno w Pjongczang, tak jak nie było zimno podczas żadnej zimowej olimpiady wcześniej. I temu też Koreańczycy chcą sprostać. Już stwierdzono, że będzie 6-elementowy zestaw dla każdego widza ceremonii otwarcia, że będzie miał kilka kocy, różne takie poduszki, które będą grzały go od spodu w nogi, w ręce, czapka i jeszcze coś, jakaś pelerynka. Naprawdę chcą być przygotowani na każdą ewentualność, ale u nich jest tak, że ten kraj cechuje wybuchowość. Oni się bardzo szybko potrafią zapalić do pomysłu, równie szybko potrafi im odejść emocja i są tacy skrajni, tacy zero-jedynkowi. Jeżeli towarzyszy takiemu zaangażowaniu w święto sportu, no to super, bo zrobią wszystko jak najlepiej. Na ostatnią chwilę, trochę po włosku, ale z ogromnym wysiłkiem i zaangażowaniem. A wcześniej mają swoje sprawy. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że nie będzie w Pjongczangu bezpiecznie i w ogóle ci, którzy bardziej niż przeciętnie dbają o swoje bezpieczeństwo, to do Korei się nie wybiorą. Potem była eskalacja napięć pomiędzy Koreą a Stanami Zjednoczonymi. Koreą. Jak wygląda teraz i co można przewidywać na najbliższy miesiąc? Jeszcze niedawno, przecież listopad 2017 roku, to był półwysep koreański z bezpieczeństwem na ostrzu noża. To wszystko wisiało na włosku i po prostu nikt się nie spodziewał, że igrzyska będą spokojne. Była próba za próbą, rakieta za rakietą, groźby za groźbami, eskalacja i przechwałki na Twitterze między przywódcami. Jakieś takie dążenie do absurdu. Okazało się, że można to w sekundę wyciszyć, że Koreańczycy, jeżeli chcą, potrafią się dogadać. W tym też jest jakaś zagadka i w tym też jest wiele znaków zapytania, bo jeżeli można przejść z tego zera w jeden, od tak po prostu,
Z jednej strony można to tłumaczyć, że rzeczywiście oba narody chcą się porozumieć i wreszcie ucieszono się z tego, że północ chce rozmawiać, że odebrała powiedzmy ten przysłowiowy telefon, który był niemy przez 2 lata, jak nie było komunikacji żadnej między oboma krajami. No ale z drugiej strony przecież przed chwilą chcieli się pozabijać i nagle tak potrafią rozmawiać. To nie jest głos negowania z mojej strony, jakikolwiek głos pesymizmu, tylko wydaje mi się, że Korea jedna i druga ukrywa w sobie zagadkę, o której się nie mówi. I tam jest taka warstwa, która nie kończy się na tym, czy Koreanki zagrają jedna z drugimi w hokeja i czy ktoś będzie musiał pauzować, żeby zrobić miejsce, ktoś z południa, który się dostał, powiedzmy, uczciwie i zgodnie z procedurami, będzie musiał ustąpić miejsca komuś z północy, który jest tam ze względów politycznych. To jest dużo szersza sprawa. Na pewno chodzi o pieniądze i na pewno chodzi o strefy wpływów. I widać, że można debatować rok na najwyższym poziomie, z najwyższym zaangażowaniem całego świata i nie osiągnie się nic, a wystarczy chwila i można osiągnąć wszystko. Tam jest jakaś wielka tajemnica, ale oby to zmierzało w dobrym kierunku. Wystarczy też zapewne chwila, żeby wszystko znowu zburzyć, jeden nieprzemyślany test i wszystko będzie znowu na złej drodze. Wierzy pan w ogóle w połączenie Korei i powstanie jednego państwa powyżej i poniżej 38 równoleżnika, bo im więcej tych lat mija po tych 70, tym bardziej te dwa kraje się zaczynają od siebie różnić. Ja nawet nie wiem, czy sami Koreańczycy na południu wierzą w możliwość połączenia, bo jak czas biegnie nieubłaganie do przodu i coraz mniej jest osób, które pamiętają naród zjednoczony, pamiętają więzi rodzinne, coraz częściej można stwierdzić, to też pokazują badania opinii publicznej prowadzone na południu, że młodych Koreańczyków na południu nie interesuje za bardzo północ. I ta kwestia bratniego narodu, kwestia jedności jest im coraz bardziej obca. Nawet samo pojęcie komunizmu jest dla nich coraz mniej znaczące. To jest po prostu inny kraj, który czasem jest bardzo dziwny i wydaje z siebie jakieś komunikaty, które nie przystają do życia codziennego, a tutaj są telenowele, jest muzyka i zabawa. I jakby no, życie, praca, nad tym się trzeba koncentrować. Nie ma czasu na nic innego. To dobrze czy źle, bo przecież nikt nie powiedział, że te Koreje muszą się zjednoczyć. Z drugiej strony trochę źle, bo naród jest jeden, język taki sam. Odrobinę się różnią oba dialekty, ale to jest ta sama kultura, jak powiedziałeś, sztuczny. A tym bardziej sztuczny, ponieważ na północy jest reżim, który sobie obrał drogę, zrobił eksperyment na obywatelach. To nie jest tak, że ktoś demokratycznie wybrał trochę bardziej nieprzewidywalnego przywódcę, który lubi chodzić w mundurze. No to jest reżim, państwo totalitarne i można o tym zapominać, odpowiedzialne za ogromne krzywdy swoich obywateli na masową skalę, więc niestety przykład pokazuje, że ta taktyka się sprawdziła, bo postawiono na wojsko i to wojsko, czyli taka technologia rakietowa, którą można straszyć świat, sprawdziła się o tyle, że po prostu przy jej pomocy można było tę groźbę eskalować i trzymać resztę w szachu, ale za tym cały czas idzie to cierpienie, którego nie powinno być, więc miejsce na zjednoczenie jest, potencjał do zjednoczenia na południu taki osobowy maleje, ale z kolei kapitał polityczny nie słabnie, tylko może być różnie wykorzystywany. Nie wszystkim jest to samo na rękę. Teraz rządzi na południu lewica, której długo nie było władzy. Konserwatyści, powiedzmy prawica, zostali od niej odsunięci z dużym hukiem w atmosferze skandali korupcyjnych, impeachmentu, więc siłą rzeczy też chcą walczyć o swoje i wrócić do władzy. Napięcia między Koreami są idealne do tego. Nimi się gra. Je się wykorzystuje po to, żeby budować raz atmosferę radości i przymierza, a raz pokazywać, że jak możemy się bratać z kimś, kto jest nam obcy. A wracając jeszcze na moment, na sam koniec do tematu igrzysk, będą fajne? Oczywiście, zawsze są fajne. Każde igrzyska są super. Koreańczycy naprawdę robią wszystko na maksymalne swoje możliwości, więc możemy być pewni, że tam będzie organizacyjnie dopięte wszystko na ostatni guzik. Na zmagania sportowe to swoją drogą. Wszyscy dadzą z siebie jak najwięcej. Na każdej arenie, na każdym lodowisku, obiekcie sportowym, więc tak, to będą super igrzyska i jeszcze z tym podtekstem, którego się chyba mało kto spodziewał, że oto nagle północ przyjeżdża i jest obecna fizycznie na południu. Nie zdarzyło się to w 1988 w Seulu. Podczas letniej olimpiady północ zbojkotowała wszystko jeszcze w atmosferze ogromnego skandalu, pomimo wielu lat staraniem Kaolu o to, żeby doprowadzić do jakiegokolwiek porozumienia. Wtedy jeszcze w 1987, rok przed igrzyskami, doprowadzono do zamachu terrorystycznego. Cały samolot pełen ludzi spadł. Było bardzo wiele ofiar Bogu Duchowi innych ludzi, którzy odpowiadali za to, że
północ nie zgadzała się na warunki negocjacyjne z południem, właśnie przed igrzyskami, więc no teraz opukać nie doszło do czegokolwiek takiego i chyba wszystko zmierza ku dobremu, ale pytanie, jak długo to dobre się utrzyma. Na dziś to wszystko, Tomasz Gorazdowski, dziękuję, do usłyszenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Świat w powiększeniu. Dobry wieczór, przy mikrofonie Michał Żakowski. Dzisiaj zapraszam Państwa do Aleppo w Syrii. Wojna o to miasto skończyła się rok temu, ale do tej pory nie podniosło się ono z ruin. Według niektórych danych podczas prawie 5 lat walki zniszczono prawie 80% budynków. Niedawno miałem okazję odwiedzić Aleppo i przejść ulicami wśród ruin Starego Miasta, kiedyś wspaniałego i wpisanego na Światową Listę Dziedzictwa Ludzkości UNESCO, teraz leżącego w gruzach. Niemożliwością jest opisanie go w całości, dlatego razem z moim przewodnikiem Adelem proponuję kilka ujęć, migawek z tego, co widziałem w tym nadal fascynującym miejscu. This is old town, so the destroyer has been here. It's takich zniszczonych miejsc jest wiele w Aleppo, ale to jest Stare Miasto. To jest niezwykle cenne. Te zniszczenia to katastrofa. To bardzo smutne. Sad or catastrophic, Kajani. It's precious place. Adel Janji, 30-latek, chrześcijanin. Jego ojciec miał swój warsztat i sklep na Starym Mieście. O tym, jak 5 lat temu rozpętała się w tej części Aleppo wojna, opowiedział tak. Mój tata poszedł o 7 rano do pracy. Po drodze, jak zwykle, wypił kawę. Wrócił około 1 po południu. Następny raz poszedł do swojego sklepu 5 lat później. Zdjęcie pierwsze. Radość i zaskoczenie na placu Farhat. Bullet hole, of course, heavy machine gun, bombs. Plac Farhat, miejsce symbol dla chrześcijan w Aleppo. 3 katedra, maronicka, ormiańska i grekokatolicka, stoją na wyciągnięcie ręki jedna od drugiej. Choć to raczej świątynie ziejące pustką i wypalonymi wnętrzami, wszędzie widać ślady kul. Zwały gruzu nie pozwalają przejść pomiędzy kościołem katolickim a kościołem maronickim. We will go there, but we need to... Melodia wygrywana przez jeden z zegarów kościelnych zaskakuje nas. Adel mówi, że to dobry znak dla naszego, no właśnie, jak to nazwać, spaceru? Wycieczki wśród ruin? Friday of Christ has dying. Celebrowaliśmy Wielki Piątek, śmierć Chrystusa na krzyżu. Z każdego kościoła wychodziła procesja. Bito wdębny, było przepięknie. I z każdą szło się wokół tego pomnika biskupa Farhata. So you celebrate together? Yes, in unity. Yes, yes. It's no place in Syria like this place. All Christian. Nie ma takiego drugiego miejsca w Syrii. Zawsze tu razem świętowaliśmy Wielkanoc. Na studiach mieliśmy przyjaciół chrześcijan z Homs czy Damaszku. Zawsze im mówiliśmy, żeby tu świętowali Wielkanoc. Because it's too beautiful Easter because of jakiś człowiek, młody chłopak na motorze właśnie przejeżdża wśród ruin. Motor oczywiście musi mieć muzykę. Zdjęcie numer 2, plac Hatab, jeden z najsłynniejszych w Aleppo. Square Al-Hatab, Zahet Al-Hatab. This area has 3 restaurants. The food yesterday is... Były tu 3 restauracje. Pamiętasz, wczoraj jedliśmy bardzo dobre jedzenie. Może najlepsze teraz w Aleppo. Ale coś ci powiem, to było nic. To były śmieci w porównaniu z tym, co można było zjeść w tych restauracjach. Gotowali najlepsze, najsmaczniejsze jedzenie w całej Syrii. The most delicious food in all Syria. This is bread factory. It's a famous bread factory. O, tu była najsłynniejsza piekarnia. Bardzo często jeszcze o 6 rano przychodziliśmy z przyjaciółmi, kupowaliśmy chleb. Za, no to w przeliczeniu na dolary około 10 centów.
i szliśmy do takiej małej restauracyjki. O tam, u Abu Abdullah. Najlepszy ful, potrawa z bobu w Aleppo i chyba w całej Syrii. Wiesz, ful to potrawa biedaków. Jest tani i pożywny. No ale ten ful Abu Abdullah był dodatkowo przepyszny. Witamy się z jakimiś ludźmi, siedzą na kamieniach i grzeją przy ognisku. After this the shop of Abu Abdul, the restaurant of Abu Abdul. O tam, w tych ruinach, za tymi zwałami była restauracja Abu Abdullah, jakieś 10 metrów stąd. O nie, nie, Michał, nie możemy tam pójść, bo mogą być miny. Coś może wybuchnąć. Słuchaj, co piątek były tu kolejki. Not only poor people, but no, ale nie tylko biedni. A skąd? Wszyscy tu byli. My raz w tygodniu, co najmniej, dla smaku tego fula tutaj. I don't exaggerate at all. Zapytasz kogokolwiek na ulicy o Abu Abdullah i ci powie. U niego był najlepszy ful. Ja nie przesadzam. Abu Abdullah. Abu Abdullah. To naprawdę słynna postać w mieście. Every single one. Czasami dźwięk migawki aparatu mieszał się z odległym, na szczęście, odgłosem koszmaru wojny. Na granicach zachodniej części Aleppo jest linia frontu. Pomimo ogromu zniszczeń, wśród ruin widzę także nadzieję. Ludzie starają się odgruzować swoje sklepy, domy, świątynie, meczety, cegły, cięte kamienie, czyli cenny budulec, liczący sobie setki lat, jest pieczołowicie wykuwany, opukiwany i odkładany na równe pryzmy. Ale jest też inna strona tego miejsca. O, tu był sklepik ze słodyczami, pysznymi ciastkami. To można byłoby wspaniałe słodycze. W tych sklepikach, no, tu się nic nie dzieje. Leci woda z rury, która przecieka. W środku gruz, pogięte części straganu. I tak jak wszędzie, pustka. Okay, stay safe. The famous silver shop is here. You have that relic of our. Tu był najsławniejszy sklep ze srebrem, a obok jest kawiarnia. To professional. No dobrze, ale gdzie był sklep, a gdzie kawiarnia? There. This is a coffee. Coffee shop. O, tam była kawiarnia, stara kawiarnia, stare krzesła, stoły i zapach, zapach tradycji. A sklep? Sklep tam. Jakie to było piękne. Dochodzimy zadalem do tej części starego miasta, w której jest zakład jego ojca. Koparka z ogromnym hałasem usuwa gruz. Dowiaduje się, że nazwisko rodziny Adela jest związane z uprawianym przez setki lat zawodem. Moje nazwisko to Janji, tak jak stukot małego młotka i dłuta Jin Jin, wykuwającego w miedzi biżuterię, naczynia, drobne przedmioty. Our surname from this word. Dźwięk generatora prądu wbija się w uszy tuż przy warsztacie Adela Taty. Zdjęcie, warsztat taty Adela. To jest sklep Adela, jego taty, który tworzył w miedzi różnego rodzaju precyzyjne
pamiątki, precyzyjne dzieła sztuki, można powiedzieć. W środku sklep jest już uprzątnięty, ale widać spalone ściany. No i zapach oczywiście spalenizny w środku. Adel, tell me one thing, this is your shop. Adel, jak ten mały sklepik przetrwał wojnę? How the doors survived the war? I don't know. Tak chciał Bóg. Nie wiem. Patrz. Look the ruins here. Wokół nas tylko ruiny. Yes, yes. I don't know. Your surname is Jing. Janji. Twoje nazwisko Janji, czyli Dzyń Dzyń. The Janji. Okay. So do you think that there will be myślisz, moment, że kiedyś w przyszłości to ten dźwięk zastąpi huk tego generatora tuż obok? Will replace this sound. I believe in that. I believe in tak, wierzę. Naprawdę w to wierzę. Razem z rodziną postaramy się to przywrócić. Me and our friend to regain this. To jedno z naszych marzeń. One of our dreams. Była moja opowieść o ruinach starego miasta w Aleppo. Miasta niegdyś bogatego, pełnego życia, uznawanego za centrum finansowe i przemysłowe Syrii. To wszystko na dzisiaj. Michał Żakowski, do usłyszenia. Reklama. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renault Puren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renault Puren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspierające zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renault Puren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renault Puren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża swojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max, maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w ciągu. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Po reklamie. A wiesz, że moja babcia kiedyś mówiła, że trzeba sikać na ręce. Tu Polskie Radio 24, minęła 20, czas na informacje dnia. Będzie pozew Komisji Europejskiej przeciwko Polsce za niewdrożone unijne przepisy dotyczące praw autorskich, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. To była potężna strata dla polskich sił powietrznych, mówił minister obrony narodowej w 10. rocznicę katastrofy wojskowej Kasy pod Mirosławcem. Film Twój Wincent nominowany do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany. Maja Borkowska, zapraszam. Będzie pozew Komisji Europejskiej przeciwko Polsce za niewdrożone unijne przepisy dotyczące praw autorskich, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Oficjalnie komisja ma to ogłosić w czwartek. Bruksela zdecyduje się na taki krok, mimo zapewnień z Warszawy, że prace nad przyjęciem dyrektywy są prowadzone. Chodzi o przepisy z 2014 roku w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Unijne kraje powinny były wdrożyć dyrektywę do kwietnia 2016 roku. Kilka państw, w tym Polska, jeszcze tego nie zrobiło, a komisja apelowała dwukrotnie o nadrobienie zaległości. Rząd w Warszawie informował, że prace ustawodawcze się toczą i zapewniał, że dyrektywa zostanie w całości wdrożona. Ale dla Brukseli to było za mało. Komisja zdecydowała się skierować pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Od wpłynięcia skargi do czasu ogłoszenia wyroku przez sędziów przeciętnie mija od 1,5 roku do 2 lat. W każdej chwili komisja może wycofać wniosek, jeśli przepisy zostaną w pełni przyjęte. Gdyby jednak
jednak tak się nie stało, wtedy za niedopełnienie obowiązków i niewdrożenie przepisów unijny Trybunał może zasądzić kary finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak mówił w 10. rocznicę katastrofy wojskowej kasy pod Mirosławcem, że pamięć o ofiarach tragedii trwale zapisze się w historii Wojska Polskiego. Na pokładzie maszyny było 20 osób, wśród nich wysocy rangą Wojskowi Sił Powietrznych RP. Wszyscy zginęli, wracali z konferencji o bezpieczeństwie lotów. Była to największa